Budzyn do Cabalczety. Jeszcze wędzony, ależ kapitalne uderzenie. No i otwiera nam się to spotkanie. No świetny strzał Adama Wędzonego, dla którego jest to pierwsze trafienie, jeżeli chodzi o obecny sezon futsal Ekstraklasy. Kolejny raz kapitalnie rozegrany ten stały fragment gry. Mamy wyrównanie. Daniel Krawczyk trafia do siatki. Zagranie na prawą stronę boiska. Marciniak, ależ nieporozumienie w drużynie gości. I mamy 2-1 dla Widzewa Łódź. Michał Marciniak strzelcem gola. Adam Wędzony. Matras. Matras, lewa noga, ależ precyzyjny strzał. Kapitalny strzał Piotra Matrasa. Pałtiak. Zatrzymany, szansa na kontrę. Matras. Matras, Cabalczyta. Świetny kontratak i mamy 3-2. Matras, bardzo ryzykowne to zagranie. Panasenko, dobre to podanie, Stanisławski. Broni Kolar. I od razu szybko wznawia na lewą stronę boiska, będzie szansa. Świetny rajd teraz. Matras, ależ to pograli zawodnicy BSF-u. No i ponownie Piotr Matras zagrywa do Majnora Cabalczety. Bałtiak, Marciniak, Stanisławski, Marciniak! Kapitalna akcja i Maksym Panasenko zdobywa bramkę kontaktową. Jeszcze nie koniec, nieporozumienie. Blokuje Pałtiak, poprawka. Ale mamy koniec tego spotkania. Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu wygrywa 4-3 z Widzewem Łódź. Dla drużyny gospodarzy bramki zdobywali Daniel Krawczyk, Michał Marciniak i Maksym Panasenko. Natomiast dla drużyny gości dwie dorzucił Minor Cabalczeta. Po jednej Piotr Matras i Adam Wędzony.